kiss you. This ain't just one little thing, but a little bit more. Just a little bit more. Kochani, witam Was bardzo cieplutko po raz kolejny na moim kanale i jakże niezmiernie mi miło, że jesteście tutaj ze mną po raz kolejny. Tak, 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 dziś zapraszam Was na dodatki do domu, czyli filmy, które uwielbiam oglądać, uwielbiam z takich filmów czerpać inspiracje. Dzisiaj będzie Home Decor Haul, po prostu dodatki do domu. Jeżeli macie ochotę obejrzeć taki haul, bo troszkę tego jest, to zapraszam serdecznie do oglądania. W dzisiejszym domowym haulu przeważać będą dodatki z TK Maxa i dodatki z Primarka. Ostatnio byliśmy w Primarku po skarpetki dla Leo i weszłyśmy z mamą i z Krzysztofem na dział domowy i powiem Wam szczerze, że kilka perełek udało nam się upolować, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona i spodobał mi się nowy odcień do pokoju, w ogóle nowy odcień, nowa kolorystyka, która tej wiosny będzie bardzo modna i stwierdziłam, że muszę chociaż jedną, dwie rzeczy, chociaż namiastkę z tego koloru po prostu mieć u siebie. Dobra, zapraszam serdecznie na haul, zaczynamy. Jak wiecie, uwielbiam lampiony, uwielbiam latarenki i mam taką jedną w sumie srebrną dużą latarenkę, jeżeli oglądacie Daily Boogie, to wiecie, latarenka została zakupiona w BM-ie, jestem z niej bardzo zadowolona, stoi sobie w korytarzu przy naszej półeczce i bardzo ładnie tam wygląda. Mam jeszcze taką mały lampion a la latarenkę, która stoi na półce koło telewizora, jest naprawdę bardzo malutka, no i jak zobaczyłam tą ogromną, ten ogromny lampion, to po prostu stwierdziłam no way, muszę z nim wrócić do domu, jest przepiękny, może wydawać się srebrny, natomiast w środku jest złoty. Jeszcze nie wiem, jak wygląda w nim świeczka, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę wyglądała świeca w tym uroczo. I słuchajcie, cena tego oto lampionu to 6,99 w TK Maxie, 7 funtów. Także cena moim zdaniem również atrakcyjna. No i jestem bardzo, bardzo zadowolona, że stałam się jego posiadaczką. Także taki oto lampion będzie sobie stał tu, gdzie stała choinka, bo muszę Wam powiedzieć, mówiłam już na Daily Boogie, że tam, gdzie stała choinka, teraz jest tak łyso i tak pusto i po prostu czegoś brakuje. Także ten lampion będzie sobie stał tam na podłodze i mam nadzieję, że będzie bardzo nam umilał wieczory i bardzo ładnie będzie tam wyglądał. Kolejny lampion to moja mama sobie zakupiła. Mama zakupiła sobie taki oto lampion, również TK Maxa. Jego cena to 4,99, 5 funtów. Moim zdaniem cena również bardzo, bardzo atrakcyjna. Lampion wygląda tak i proszę bardzo. No coś cudownego. Ta kolorystyka, myślę, że również jak wstawi się tu świecę, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Kolejna rzecz, którą mama sobie kupiła, to jest taki oto kubeczek w kolorze rose gold, w kolorze miedzi, srebra, kubeczek ze słomką do popijania sobie koktajli, do picia koktajli i zazdrościłam mamie, bo był tylko jeden i po prostu widziałam go gdzieś, jak tam chodziłam po sklepie, ale byłam zajęta czymś innym, po prostu gdzieś mi się tam rzucił, poszłam do kasy, patrzę, mama idzie z kubeczkiem, mówię, o nie, powiedz, że jest jeszcze jeden, no i niestety nie było. Taki oto kubeczek do koktajli a la metalowy mama również sobie zakupiła. I ostatnia rzecz z TK Maxa, która bardzo mi się spodobała, bardzo mi przypadła do gustu, stwierdziłam, że nie mam czegoś na książki w salonie, nie mam takiego typowego gazetnika i moim oczom ukazała się taka oto, proszę bardzo, surowa skrzyń, która po prostu została odmalowana na taki szary kolor i ja mówię, że to jest taki szaro-niebieski kolor, no po prostu coś cudownego. Jeżeli chodzi o tą skrzynię, bo tak na to mówię, to cena również 7 funtów, 6,99, super i w końcu będę miała gdzie na podłodze postawić taką oto skrzynię, taki oto kosz i wrzucić sobie tam gazetki, które aktualnie czytam, czy jakieś tam książki. Także jak możecie zauważyć, jeżeli chodzi o haul z TK Maxa, to jestem naprawdę bardzo zadowolona i zakupy nam się udały. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać tak szybciutko, ostatnio również byliśmy w Ikei i dosłownie kilka rzeczy, tak naprawdę mama się trochę obkupiła, ja kupiłam tylko kilka rzeczy i to jest coś, co było mi naprawdę bardzo potrzebne, czyli po prostu podstawka na gorący garnek. Kiedy garnek zdejmujemy z gazu, taka podstawka naprawdę na blacie bardzo, ale to bardzo nam się przydaje i ja mam zawsze z tym problem, że po prostu stawiałam na blat i gdzie niegdzie takie delikatne plamki mi się od ciepłego spodu garka zrobiły. Także funt 50, taka oto zielona podstawka na gorący garnek do kuchni jak najbardziej. I słuchajcie, jeszcze szukam tutaj, o nie, czekajcie, jest. Kolejna rzecz to wyciskarka do cytrusów, do limonki, do cytryny, do pomarańczy. Śniadania dość często mamy ochotę na sok wyciskany ze świeżych pomarańczy, taka oto wyciskarka również z Ikei, także myślę, jeżeli dodatki do domu, to tak na szybciora Wam jeszcze pokażę. I w czaritku udało mi się upolować coś, co już od bardzo, bardzo, bardzo dawno chciałam, czyli nic
innego jak taki stojaczek na tosty. No już Wam kiedyś wspominałam, że mam coś na jajka, mam dzbanek do mleka i jeszcze będę szukała czegoś właśnie, żeby ładnie wyglądało, żeby tosty sobie tutaj przepięknie się prezentowały. Także chyba 1,70 funta za to zapłaciłam w Czaritku, taki fajny. Taka fajna po prostu podkładeczka na tosty. O, tak, właśnie, to chciałam powiedzieć. Okej, jesteśmy już w Primarku. Rzecz dla mojej babci. Moja babcia uwielbia, lubuje się w kolorach czerwieni, w kolorach czerwonych. I tutaj z mamą za cenę 5 funtów postanowiłyśmy zakupić jej taki oto koc. Bardzo przyjemny. No ja lubię te koce z Primarka. Moim zdaniem są mięciutkie, cieplutkie, bardzo przyjazne. Także taki koc powędruje do babci Jadzi. A co? Niech się cieszy, niech ma coś z Londynu. Także ten koc mama zabiera ze sobą do Polski. Okej, przechodzimy do rzeczy z Primarka. Nie jest tego dużo, ale zaraz Wam pokażę ten kolor. No po prostu kolor jest cudowny. Dobra, zaczynamy. Ściereczki. To jest właśnie ten kolor, słuchajcie. Biały, błękitny i szary. No ja się zakochałam w tym odcieniu. Także, tak jak mówiłam wcześniej, chociaż namiastkę chciałam mieć u siebie w mieszkaniu. I to jest nic innego jak zwykłe takie tea towels, czyli ściereczki. Ja zazwyczaj taką ściereczkę przewieszam sobie na piekarniku i bardzo ładnie wygląda. No zobaczcie, dajcie znać, czy ten kolor Wam się podoba, bo ja jestem w nim naprawdę zakochana. No po prostu mnie zauroczył. Także takie oto ściereczki z Primarka. Jeżeli chodzi o tą kolorystykę, to również do korytarza, na moją półeczkę w korytarzu zakupiłam sobie takie oto świeczki i zobaczcie, to jest taki również podobny odcień. Te świeczki kosztują funta, a naprawdę bardzo ładnie pachną. Ja je palę albo w łazience, albo w korytarzu i naprawdę zapach utrzymuje się bardzo długo. Szkoda mi palić gdzieś tam w łazience, czy w korytarzu Kringle, czy Janki, czy Woodwicka, więc po prostu stawiam sobie takie malutkie świeczki. One są wypróbowane, dają radę, bardzo ładnie pachną, ich cena jest również atrakcyjna. Jeżeli chodzi o moją półeczkę w korytarzu, to niestety musiałam się już pozbyć dodatków świątecznych, nad czym bardzo ubolewam. I teraz jest po prostu biała półeczka, takie oto świeczki i zawsze jakieś świeże kwiaty. Swoją drogą, jeżeli chodzi o dodatki do domu, to te kwiaty również zakupiliśmy wczoraj i po prostu są przepiękne. To są róże różowe, takie neonowe z Mark & Spencer. No wyglądają cudownie w każdym wnętrzu. Także takie świeczki za funcika z Primarka bardzo ładnie na białej komodzie, na białej półce w korytarzu się będą prezentować i tak jak mówię, zapachy są naprawdę bardzo fajne i dość wyczuwalne. Dobra, jeżeli jesteśmy jeszcze przy Primarku, to pokażę Wam świeczki. Świeczki, które kosztują 1,30 funta, bardzo ładnie pachną. Tutaj mam akurat zapach imbiru i ananasa, a tutaj jest sól morska i lawenda. No ten zapach jest cudowny, tak jak w jakimś spa po prostu pachną te świeczki. A tutaj taki świeży właśnie imbir i ananas. Kiedyś kupowałam w Ikei, natomiast one nie są jakieś tam intensywne. A te dają radę, ładnie pachną, cena również super, więc ekstra. Dobra, i z tego koloru, o którym Wam mówiłam, coś, czego jestem najbardziej zadowolona, jeżeli chodzi o te zakupy, to jest pościel. I pościel była na wystawie, było zesłane po prostu łóżko z tą pościelą i jak zobaczyłam tą pościel, to powiedziałam, o nie, muszę tą pościel mieć, jest po prostu przepiękna. I tak jak mówię, te kolory biały, błękitny, trochę szarości, trochę granatu, to jest coś cudownego. I postanowiłam, że do sypialni będzie naprawdę ładnie wyglądało, bardzo ładnie mi sypialnie odświeży. Dlatego taka oto pościel, no cóż chcieć więcej, zobaczcie, jest przepiękna. I to jest akurat double, podwójna i ona kosztowała 15 funtów, 14,50. Także cena również zachęcała, no jest piękna, zobaczcie. Także w tym sezonie te kolory mnie po prostu skradły po całości. Jeżeli chodzi o te kolory, to już wszystko. I ostatnia rzecz taka zapachowa, która również daje radę, słuchajcie, to jest nic innego jak spray do pomieszczeń, spray do mieszkania, spray do pokoju zapachowy. I tutaj mam akurat Red Berry i Jasmine. Jasmin. Zawsze mam z tym problem. Jasmine, powiedzmy na to. Jasmin, o, niech będzie tak. Zapach jest cudowny. Dla mnie ten zapach pachnie poziomką. Ja tutaj jaśminu nie czuję, ja tutaj nie czuję jakichś tam jeżyn, ale czuję, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo poziomkę. Dla mnie to jest po prostu zapach poziomkowy. Cena 3 funty, były jeszcze chyba waniliowe, jakiś taki cięższy zapach jeszcze był, ale ten jest cudowny. I jak wróciłyśmy wczoraj z zakupów, popsikałyśmy w salonie i naprawdę długo się utrzymuje. Jak wiecie, ja mam zwierzęta, czasem kiedy kogoś się spodziewamy, to fajnie tak sobie psiknąć po prostu. Także na wypróbowanie wzięłam spray i póki co jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie się dalej sprawował. I ostatnia rzecz zakupowa z Primarka, tadam, to jest taka
ale azteckie wzory, słuchajcie, kotara prysznicowa. Dlaczego? Zawsze mieliśmy szybę, bo mamy wannę i w wannie wmontowany prysznic, zawsze mieliśmy szybę szklaną, która jakiś czas temu się potłukła, trzeba było cały czas ją myć, wiecie, wycierać, żeby żadnych zacieków nie było i postanowiliśmy już jakiś czas temu, że na razie nie będziemy wstawiać szyby. Mieliśmy przepiękną, taką elegancką kotarę, którą musimy zdjąć, jakoś ją wyprać, bo niestety już no nie wygląda dobrze, więc za cenę 5 funtów taką kotarę w azteckie wzory postanowiłam do łazienki zakupić. Zobaczymy, jak się będzie prezentować. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mój haul, dodatki do domu, jeżeli chodzi o mój haul, home decor haul, to by było na tyle. Bardzo spontaniczne zakupy, ale jestem z nich bardzo zadowolona. Tak jak mówię, kocyk dla babci na pewno się przyda. Ona uwielbia czerwony kolor, także będzie zadowolona. Hiciorem chyba są te odcienie na tą wiosnę. Myślę, jak najbardziej, jak najfajniej. Jeżeli ktoś ma jeszcze białe wnętrze w sypialni, to myślę, że pościel będzie wyglądała cudownie. No i lampiony. No, lampiony po prostu myślę, że zrobią fajny klimat. W ogóle ze wszystkiego się cieszę. Bardzo udane zakupy. Wy koniecznie dajcie znać, jeżeli poczyniliście ostatnio jakieś zakupy do domu, z czego najbardziej się cieszycie, co przypadło Wam do gustu, czy w ogóle lubicie takie filmiki, czy w ogóle lubicie robić zakupy do domu, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja już dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję jak zawsze za mile spędzony czas, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! Mua!